zakładowa dotyczy budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z rozbudową interesu wewnętrznym, chodnikami, terenem biologicznie czynnym przy ulicy Botanicznej 8. Jest to wniosek pana Pytra Kołuży. Mogę powiedzieć, jest to budynek mieszkalny, niski, usytuowany jako na podwórku istniejącej kamienicy. Budynek mały, o wysokości 11 metrów, maksymalna powierzchnia zabudowy to 140 metrów kwadratowych. Brakiem wjazdu na teren posesji, z racji tego, że kamienica przy ulicy Botanicznej 8 nie ma jako takiego wjazdu, więc nie będzie takiej możliwości. Jeśli chodzi o ilość kondygnacji, to są dwie plus poddasze. Powierzchnia użytkowa to około 280 metrów kwadratowych i uważana o 150 metrów sześciennych. Jest to budynek bardzo niewielki, biorąc pod uwagę na wielkość, na powierzchnię zabudowy, na to naprawdę będą to niewielkie pomieszczenia. Obecnie na tej działce znajduje się zieleń, bym powiedział, taka mocno zaniedbana. Tam już kiedyś dawno temu ktoś składał wniosek na te warunki zabudowy, ale nie dostał. On się wycofał, już nie pamiętam. Myślę, że jeśli chodzi o wysokość, gabaryty, wielkość tej inwestycji, myślę, że jak najbardziej jest ona możliwa na realizacji. Ile kondygnacji ma być? Dwie kondygnacje plus poddasze. To jest budynek nieduży, bo to jest 11 metrów. Tak, o takiej wysokości. Nie było żadnych protestów tam mieszkańców, czy coś im. Oni na pewno dostali z Wydziału Architektury, że ktoś się o to ubiega, więc do nas przynajmniej się nie zmieni. Na razie. Nie zacznę budować, to przyjdzie. Może jeszcze daleka procedura. Pokaż, która ulica jest, która to jest Mechaniczna, to jest ulica Lubik. A tu? Lubik. Znaczy jest mniej więcej na przykład w tym odniosku. To zobaczcie, że budynek jest naprawdę mieszkalny. Budynek mieszkalny. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zero. Punkt 5 projekt Komisji Prawa.